Witajcie na kanale Testy i Recenzje. Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejny wideorejestrator samochodowy od Navitela, model R480 Night Vision. Jak widać, mamy od razu na opakowaniu oznaczenie 2K, czyli rozdzielczość maksymalna, z jaką może nagrywać. W gratisie mamy aplikację do nawigacji, czyli Navitel Navigator z 45 mapami już wbudowanymi i licencję na 12 miesięcy w postaci vouchera. Zestaw ten składa się z kamery przedniej i tylnej. Tak, tutaj mamy na pudełeczku to rozrysowane. No i co? Specyfikacja. Maksymalna rozdzielczość, z jaką może nagrywać, to 1440p. Posiada dwucelowy, kolorowy wyświetlacz. Ma też wejście USB typu C. Bardzo fajny, magnetyczny uchwyt, który już wcześniej pokazywałem w kamerkach Navitela. Tylna kamera nagrywa w rozdzielczości Full HD. Matryca obrazu STARVIS Sony IMX335. Kamera wyposażona jest w obiektyw szerokokątny o rozpiętości 160 stopni. Maksymalna pojemność kart pamięci microSD to 256 GB. Oczywiście posiada wbudowany G sensor, no i tryb parkingowy. A teraz przejdźmy do unboxingu. Tadam! Co tutaj jest w środku? Wszystko jak zwykle starannie zapakowane w takie woreczki. W pudełku znajdziemy nasz wideorejestrator, kamera tylna, ładowarka samochodowa, kabel łączący kamerkę tylnią z wideorejestratorem, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna i nasz voucher na mapy Navitel Navigator. No zobaczcie, tak wygląda ten model R480 2K. Ja już jestem przyzwyczajony do jakości wykonania produktów firmy Navitel, że jest to no nie byle co. Ale ten sprzęt chyba pierwszy taki w gumowo-plastikowej obudowie. Bardzo fajne to, nie palcuje, nie świeci się. No i całkiem fajnie to wygląda. Tu przyciski menu, jakieś funkcyjne, OK, góra, dół. Wszystko w tej gumie. Tutaj mamy wentylację, otwory wentylacyjne. A i tutaj USB typu C, no i kartę pamięci. No i z frontu tu mamy taśmę na szybę i to jest ten uchwyt magnetyczny. Bardzo świetne rozwiązanie. Bardzo mocno to trzyma. Tu nie ma żadnych opcji, że to się oderwie. Tu jest na razie folika na obiektywie, ale no, pierwsze wrażenia są super. Dobra, zdejmijmy delikatnie tą folijkę. Ok. Zdjęta. No i... O, tutaj jeszcze zapomniałem pokazać, też złącze USB typu C i tutaj taki, można powiedzieć, mini jack od tych kabli, czyli tym kablem łączymy kamerę cofania z naszym głównym wideorejestratorem. Tu mamy mikro USB. Podłączamy do tylnej kamerki. Zatem no, podłączenie bardzo proste. I przejdźmy do kamery tylnej. Kamerka tylna w rozdzielczości Full HD to też jest no, dla mnie fajna nowość, bo poprzednie kamerki Navitela i nie tylko Navitela miały słabą rozdzielczość. No, 720p teoretycznie tak pisało w specyfikacji, ale no nie, to było mniej. Tutaj taśma na szybę. Tu możemy sobie oczywiście tą kamerkę kąt ustawić odpowiedni. I tu to złącze. Czyli tym kabelkiem łączymy tak i tym drugim do naszego głównego wideorejestratora. Także bardzo prosta konfiguracja. Przejdźmy teraz do ładowareczki, która jest no, troszeczkę inna jak pozostałe. Inaczej wygląda, bo nie świeci tutaj logo Navitel. I mamy po prostu złącze USB typu C. Taka nowość. Także nie mam co tu opowiadać, ewentualnie jeszcze włączę, żeby pokazać Wam menu, czyli jest zmienione względem poprzednich wideorejestratorów i już tutaj omawiamy pokrótce. I zobaczmy, jakie funkcje ma wideorejestrator Navitel R482K. Musimy sformatować kartę. Menu główne, tak wygląda. Ustawmy po polsku English i bierzemy sobie tak, bo jest troszeczkę tych języków, także wybieramy sobie polski. Mikrofon włączony, tryb parkingowy wyłączony, zrobimy włączony, bo to jest bardzo przydatna funkcja. Pod warunkiem, że mamy stałe zasilanie w gnieździe zapalniczki. G sensor, dobra, i to by było na tyle. Następna opcja, sformatujemy tą kartę, bo po prostu nie da nam tutaj nic robić. Formatowanie karty. Formatowanie. Włożyłem kartę szybszą, bo jeśli nagrywa pliki 2K, no to wypadałoby mieć tą szybszą niż taką w standardzie 10. Tryb wideo. Normalny, awaryjny, zdjęcie i ustawienia. Dźwięk klawiszy, ustawienia zegara. I teraz zaprezentuję Wam obraz wideo z kamerki przedniej, jak i tylniej oraz kilka zdjęć. Także widać, że fajnie, dość fajnie to nagrywa i nie mam praktycznie uwag do nagrywania, do jakości nagrania w dzień. W nocy przednia kamerka super nagrywa, naprawdę. Tył nagrywa dość dobrze. Jedynie do czego mógłbym się przyczepić, to do tej transmisji danych. W tej kamerce 2K jest to zbyt mało. Jak kompresja, szybkość danych to jest 16 tysięcy kilobitów na sekundę. Troszeczkę mało, a tylna kamerka jest to 8. Dlatego widać ten stopień kompresji dość mocny. Na miesiąc październik 2023 za tą kamerkę trzeba zapłacić 400 zł. To tyle z mojej strony. Jak się podobał ten film, to łapeczka w górę, komentarz, pytajcie, chętnie odpowiem. I jak chcecie surówkę, to też piszcie w komentarzach. Pozdrawiam, cześć.